Cześć wszystkim, właśnie jesteśmy w parku atrakcji i wszyscy się bawimy, dlatego że słuchajcie, w ogóle nie ma prawie ludzi, a więc wszyscy siedzimy i teraz będziemy iść na zjeżdżalnię, tylko że Laurent jest na samej górze z Aleksem i źle weszliśmy i musimy się wycofywać. Kuku! Czy wiem? Siedziesz? Chcesz zjechać sam? Wazi, papa i Lela, wazi! Lego! Ale zobacz, jak dużo Lego. Zgubiliśmy Lolą. Wow! Jakaś? Cykłysa? Oui? Oui. Ah ouais, c'est bien, j'ai même pas pensé à ça. Coco. Coco. Petit, les petits, les petits. Et je te vois, regarde. Je vais t'attraper, je vais t'attraper. Viens. Et tu coupes. Tout prêt, comme moi. Cześć, słuchajcie, my właśnie wróciliśmy do domu i świetnie się bawiliśmy, naprawdę, chociaż czujemy się tacy zmęczeni, a dlatego, że jak wróciliśmy, to po prostu wszyscy zasnęliśmy na kanapie, znaczy ja i Alex. Alex tak zasnął taki cały skołowany i zaczął chrapać w ogóle, a to było, bo teraz jest godzina 17, a to było właśnie koło 15:30 i tak do 16 nas Laurent obudził, że wstajemy, bo w nocy nie będziemy spać potem. No i teraz trochę sobie tam gramy w jakieś gry wideo, ale jak się sobie tam coś układał na tablecie, a więc tak na spokojnie, żeby, jak to się mówi, wyciszyć się troszkę, bo naprawdę wszyscy szaleliśmy, równo 3 godziny byliśmy, iż w końcu musieliśmy wrócić, dlatego że Aleksia nie zdążył do łazienki i ja nie miałam skarpet dla niego, wzięłam, słuchajcie, wszystko, wzięłam i spodenki, i majteczki, i wszystko, a nie wzięłam skarpet, a tam skarpety są obowiązkowe, no myślałam, że już zdejmę moje najwyżej, ale już widzieliśmy, że po tych 3 godzinach właśnie w tym parku takiego latania, był już po prostu padnięty i ja uważam, że to jest naprawdę świetna inicjatywa. Często wam powtarzam, żeby właśnie z dzieciakami, nie mówię, że co weekend, tak, ale właśnie przynajmniej 2 razy w miesiącu zorganizować jakieś takie parki czy inne atrakcje, dlatego że no, dzieciaki się czują po prostu świetnie tam i coś tam niby podbiegł, zjadł, ale nawet napić się nie chciał, więc widać było, że świetnie się bawimy, się też świetnie bawiliśmy. Moim zdaniem to jest taka bardzo dobra integracja dla całej rodziny. I w ogóle chciałam wam powiedzieć, że nie mam telefonu. Nie mam telefonu od wczoraj, dlatego że jak wiecie, to wymieniałam ekran. Pogadam sobie do was, dlatego że mam wam kilka rzeczy do powiedzenia właśnie. Czuję taką potrzebę powiedzenia wam czegoś. A więc tak, wymieniłam ekran, jak wiecie,
Był vlog na ten temat jakieś 10 dni temu i ten ekran wczoraj się zrobił po prostu czarny i niby jak klikałam, to było słychać, a więc stwierdziłam, to jest dziwne, bo ten telefon działa, tyle że ekran jest czarny. No i ja do Lorą, czy on może do mnie zadzwonić. A on do mnie już, dobra, nie ma problemu, i on do mnie dzwoni i słuchajcie, ten telefon zaczął dzwonić, a więc wszystko działa i ja normalnie tak na ślepo przy tym telefonie tak zaczęłam przeciągać, czy uda mi się odebrać, bo myślałam, że może dzwoni, wszystko działa, ale dotyk nawet nie działa. Słuchajcie, nawet dotyk działa, dlatego że ja przewinęłam i normalnie mi się odebrało, bo Lorą zaczęły lecieć sekundy, a ja słyszałam w telefonie to, co on do mnie mówi. Później mama też do mnie dzwoniła i tak na ślepo odebrałam i tylko powiedziałam właśnie, że to ona się musi rozłączyć, no bo mi niestety to nie działa, no ale podjechaliśmy wczoraj rano od razu do serwisu, jak mi się to stało. Na szczęście właśnie wymieniłam ten ekran i mam gwarancję na rok. Pojechaliśmy do serwisu i on powiedział, że nie wie, dlaczego tak się stało. No wiecie, zdarzy się, że z fabryki wyjdzie chociaż jeden ekran, który jest wadliwy, dlatego że on mi nie spadł, nic się nie stało, wiecie, dopiero 10 dni go mam i powiedział, że nie ma problemu, że mi wymieni, ale białe będą dopiero w czwartek, a więc jeśli chce, to był właśnie wczoraj, wtorek, jeśli chce, to może założyć mi czarny, ale wtedy mój telefon będzie wyglądał jak panda, a jak nie, no to w czwartek biały. No i stwierdziłam, że dobra, słuchajcie, i muszę wam powiedzieć, że dawno się tak dobrze nie czułam. Naprawdę, i możecie uznać to za coś głupiego, dawno się tak dobrze nie czułam bez posiadania żadnego telefonu, bo ja nie mam żadnego telefonu. Nawet jak wtedy w kwietniu, to przecież dłużej nie miałam telefonu, ale miałam jakieś tam zastępcze, a więc zawsze miałam jakiś tam, wiecie, kontakt ze światem, a teraz nie mam żadnego telefonu i czuję się z tym naprawdę dobrze i dzisiaj byliśmy w tym właśnie parku i wiecie, czasami tak człowiek nawet nie zastanawia się, jak bardzo jest uzależniony i jak często sprawdza godziny choćby, jak często, nie wiem, przejrzy Instagrama, chociaż jest w miejscu, w którym nie powinien tego robić. I tak naprawdę robimy to non-stop, czy zdałam sobie sprawę, że czasami nawet przy kolacji zdarza mi się dotyknąć ten telefon, a my mamy tak, że przy kolacji nie ma sprzętów. I wczoraj właśnie dopiero sobie zdałam tak sprawę, że naprawdę było mi dobrze. Czy wieczorem, jak oglądaliśmy telewizor, to właśnie czasami oglądamy telewizor, a ja tak siedzę i przeglądam te swoje social media, co nie do końca jest okej. Okay. Jaśnie Lorą do mnie, że ja się strasznie cieszę, że nie masz tego telefonu, w końcu będzie można z sobą porozmawiać. A więc ja wiem, że to jest takie moje małe uzależnienie, tak jak wielu osób teraz, zwłaszcza, że to się wiąże z moją pracą i przeglądanie tego wszystkiego w jakimś stopniu tam awansuje, ale w jakim stopniu ma znaczenie, ale naprawdę się dobrze czuję i nawet jak wiem, że jutro mogę odzyskać ten telefon, to powiem wam szczerze, że nie mam ochoty. Naprawdę, ja nie wiem, nie jestem pewna, czy pojadę zrobić to w czwartek, czy może potrzymam sobie to do piątku. Ja wiem, że trzeba być osobą dorosłą i trzeba być odpowiedzialnym i że wszystko jest dla ludzi i wszystko jest z umiarem i że trzeba po prostu sobie, wiecie, radzić, trzeba potrafić korzystać ze sprzętów, no ale właśnie mi to tak dobrze zrobiło, taka przerwa, no i tak nie pojutro pojadę, no potrzebuję telefonu, wiecie, jak Aleks jest w żłobku, czy co, czy tamto, czy jak on się wie, wyszedł na 30 minut, a nie było go 2 godziny w domu, to nawet nie mogłam do niego zadzwonić, czy coś mu się stało, tak? A więc tak, ale będę bardziej siebie kontrolować i będę ja bardziej zwracać uwagę na to, kiedy trzymam telefon, jak trzymam telefon, bo na przykład dzisiaj byliśmy w tym parku i wszystkie te mamy, większość, naprawdę ja nigdy nie zwróciłam uwagi, że ja byłam jedną z tych człowieków, biegając z tymi dzieciakami, ale z telefonami w ręku, no na cholerę jest ten telefon nam, jeśli jesteśmy w parku z dzieckiem i właśnie ja trochę pokamerowałam, właśnie wyszliśmy, ale no, o szkoda, że nie masz telefonu i nie pokamerujemy, ja tak, ale przecież ja zawsze mam aparat ze sobą, a więc coś tam sobie nagraliśmy fajnego i później dopiero zwróciłam uwagę, że te wszystkie mamy, czy najczęściej mamy, bo tatusie to tak nie, no lata za tym dzieciakiem rzeczywiście, ale z tym telefonem w ręku i cały czas coś tam grzebie i ja stwierdziłam sobie, że ja byłam jedną z tych osób i bardzo mnie to tak obrzydziło z moją własną osobą, że nie powinno się, że jak się idzie w takie miejsce, jak następnym razem będę szła do jakiegoś parku z Aleksem, cokolwiek, jeśli będę wiedziała, że zbyt często dotykam swój telefon, to po prostu zostawię go w domu. I to na przykład lubię właśnie w Lorą, dlatego że on w ogóle nie jest taki telefonowy, telefon służy mu to, żeby dzwonił rano jako budzik i po to, żeby zadzwonić do kogoś, jak czegoś potrzebuje. A sama chciałabym, aby dla mnie tak funkcjonowało, że wszystko z umiarem. A więc właśnie taka historia, że ten telefon teoretycznie powiedział mi, że pójdzie mi to normalnie na gwarancję, dlatego że to nie moja wina, że on mi się nagle tak wyłączył i to obejmuje normalnie gwarancję, a więc on mi wymieni nowy, ale już nie będę musiała za to normalnie płacić, tak, no bo miałam zbity przez 6 miesięcy, jakoś wszystko działało i teraz nagle wymieniłam na nowy i przestało działać, a więc nie ma to żadnego sensu. No i tyle, słuchajcie, spędziliśmy naprawdę fajny dzień i tak odzywam się do was, dlatego że chciałam powiedzieć, że
Mam ostatnio takie bardzo dziwne przemyślenia w stosunku do mojej osoby, w stosunku do moich filmów, w stosunku do tego wszystkiego. I nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, ale wydaje mi się, że potrzebuję wakacji. I nie tak wakacji, żeby gdzieś pojechać, tylko wakacji od tego komputera, od tego wszystkiego, dlatego że nawet jak mamy normalną pracę, gdzie wychodzimy codziennie i wracamy czy o 19, czy o 15, czy robimy 35 godzin, czy robimy 20 godzin, to zawsze mamy te 2,5 dnia za miesiąc przepracowany i potem możemy przez 2,5 dnia siedzieć w domu, leżeć i nic nie robić. A ja czuję się taka cały czas zobowiązana, żeby pracować i w sumie od 2,5 roku, jak mam ten kanał na YouTubie, to nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby chociaż przez tydzień nie było ani jednego filmu, nie zdarzyło mi się tak naprawdę zamknąć i pojechać czy pójść na wakacje, cały czas z tym żyję i czasami mi się wydaje, że jest to dla mnie za dużo tak ostatnio i że potrzebuję się zresetować, aby móc zacząć robić filmy, z których jestem 100% zasatysfakcjonowana, bo ostatnio ja sama nie jestem usatysfakcjonowana z tego, co robię i z tych filmów, które wypuszczam. Znaczy, to nie jest tak, że ja wypuszczam filmy, które mi się nie podobają, które bym nie obejrzała. Nie, wypuszczam filmy, które moim zdaniem są dobre jakościowo, w których, jak to się mówi, wyglądam spoko, które mają ładne tło i których mam do powiedzenia to, co chcę powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie jest to to, że jest to nie to, czegoś oczekuję od samej siebie, że chciałabym, żeby te filmy były takie, jak wam kiedyś obiecywałam, żeby były inne. I nie chodzi o teraz, że ja będę, wiecie, przestanę nagrywać i chcę wkręcać jeden film na miesiąc. To nie o to chodzi. Wy dobrze wiecie, że ja lubię czasami po prostu usiąść sobie na dywanie w samochodziki i do was pogadać, ale tak ogólnie, że nawet do vlogów, do tego wszystkiego i trzeba się zresetować. I właśnie wiele osób po grudniu, który był taki ciężki, wiele osób się poresetowało i przestało nagrywać, a ja cały czas czuję, że nie mogę was zostawić, bo czuję taką presję, że jak nie dodam filmu przez 2-3 dni, to ja mam tyle maili, tyle tego wszystkiego, że gdzie jest film, że co mi się stało, że musi być film, że gdzie jest film i wtedy ja czuję się taka niby zmotywowana, a z drugiej strony tak kurde, no nie mam filmu, no to trzeba nagrać film i nie chcę sama siebie narzucać, że trzeba nagrać ten film, dlatego że wtedy nie chcę, zwłaszcza, że teraz właśnie szukam pracy, a więc naprawdę jestem tak, a jak to się mówi, w pełni w tym, mam już mega dopracowaną CV-kę tak dalej, porozsyłaną i ostatnio mi to naprawdę idzie nieźle, a więc też chciałabym się tym w jakimś czasie po prostu teraz zająć, dlatego że szukam czegoś fajnego, nie jest tak prosto jak się wydaje, ale stwierdziłam, że spróbuję, jak nie dam sobie szansy, to się nie dowiem, najwyżej jak mi się nie będzie podobać, to po prostu po jednym dniu czy po dwóch dniach odejdę, zawsze jest ten pierwszy miesiąc taki testowy i wcale nie muszę siedzieć w jakiejś pracy, która nie będzie mnie satysfakcjonować, która nie będzie mi się podobać, a nóż widelec trafi mi się coś, czego szukam, ale nie chcę rezygnować z filmów, uwielbiam te filmy, ale chciałam sobie po prostu usiąść i spisać na kartkę pomysły filmów, które mam, filmy, które od zawsze chciałam zrobić, ale zawsze wydawało mi się, że nie jestem wystarczająco zmotywowana, zawsze mi się wydawało, że nikt tego nie obejrzy, po prostu chciałam teraz zrobić to, co chcę robić, nawet jeśli obejrzy to tylko 10 tysięcy osób, a nie, wiecie, jak, nie wiem, przebiję sobie nos, to obejrzy to 100 tysięcy osób i połowie się to nie spodoba, wiecie, o co chodzi, ale chciałam właśnie, żeby te filmy miały taką duszę trochę i żeby nie były nagrywane tylko po to, aby były nagrywane. Czy nie chcecie, żebyście zrozumieli, że moje filmy, to nie tak, że ja się tłumaczę, tylko ja potrzebuję po prostu pozostać w takiej więzi z wami, bo wtedy czuję, że to, co robię, ma sens, dlatego że ja tego nie robię tylko dla siebie, tylko ja to robię dla ludzi, którzy chcą to oglądać. I ja wiem, że wy wybieracie domowe vlogi, jak ja myję naczynia, czy jak odkurzam, czy jak wstawiam pranie, czy jak, nie wiem, robię zakupy, ale mnie już nie do końca to tylko i wyłącznie satysfakcjonuje. Ja chciałabym wyjść spoza ten mój obręb tego, co zawsze robiłam i zrobić coś nowego, dodać coś, czego jeszcze nigdy nie dodałam, tylko wydaje mi się, że po to, żeby zrobić coś takiego, trzeba się zresetować, jak to się mówi, usiąść 2-3 dni i nie dodawać tego filmu i przecież nic się nie stanie, nie spalicie mnie, tak? Jeśli ja się będę czuła lepiej i po 4 dniach przyjdę do was z czymś świetnym, tak? Bo wydaje mi się, że właśnie nie ilość tych filmów się liczy, chociaż wydaje mi się, że dla was czasami się liczy ta ilość filmów, żeby było ich jak najwięcej, tylko żeby te filmy były na przykład co 2 dni, a nie codziennie, ale żebym była z nich bardziej usatysfakcjonowana niż byłam z tych, co
szły w styczniu, w ten sposób powiedzmy. Nawet jak robię taki film z 5 ulubionymi filmami, to żeby nie montować tego na jednej nodze, bo na jutro rano musi być, tylko żeby powiedzieć, dobra, będzie pojutrze, ale zrobię fajne wstawki, będzie to lepsze wizualnie i wtedy ja będę się czuła po prostu bardziej usatysfakcjonowana. Ja nie wiem, czy ja robię już dzisiaj sobie tą przerwę i przyjdę do Was za tydzień, czy dopiero za tydzień, czy w ogóle nie będę miała takiej potrzeby, ale chciałam, żebyście wiedzieli, że właśnie każdy tydzień potrzebuje wakacji od pracy, od czegokolwiek, co robi. Po prostu nawet jak ćwiczycie na siłowni, to też czasami macie taką potrzebę, żeby odciąć się na chwilę. A co do siłowni, to 1 lutego kupuję karnet. I ja też będę z tych fit ludzi. A to nie śmieszne, to jest prawda akurat. Już się zapisałam. I stwierdziłam, że właśnie chcę zrobić coś ze swoim życiem, chcę zrobić coś ze swoim ciałem. Chcę po prostu robić rzeczy, które chciałam robić. To nie tak, że jestem gruba, jestem szczuplutka, dobrze o tym wiecie, ale moja postawa ciała jest straszna. A więc tak, mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać w tym wszystkim i że poczekacie tutaj. Dajcie mi znać, co wy myślicie o tych ostatnich filmach, co w ogóle myślicie o tym, co chcielibyście oglądać, bo na przykład ja się świetnie czuję w filmach o gotowaniu. Na przykład teraz już nakręciłam dla Was 2 sałatki z, jak to się mówi, 5 tylko i wyłącznie 5 produktów i ja się czuję fajnie w takich filmach i ja to lubię i wydaje mi się, że takie filmy i są pożyteczne i mogą komuś pomóc i są fajne, po prostu na przykład lubię to, ale też bardzo lubię nagrywać takie zwykłe vlogi i chciałabym, żeby po prostu było trochę tego, żeby to nie było takie lelum polerum wszystko. I żebym przede wszystkim, dodając film, powiedziała, ten film jest dobry, ta miniaturka jest dobra, podoba mi się to, co zrobiłam, jestem z siebie dumna, dałabym sobie łapkę w górę, wiecie, o co chodzi. I tyle. Wydaje mi się, że to jest ważny taki moment, aby dojść do tego, że kurczę, wydaje mi się, że to, co robię, nie jest do końca okej i chciałabym to ulepszyć i wydaje mi się, że ten moment jest dobry i to jest taki moment na zresetowanie się i tak. To wydaje mi się, że ten brak telefonu mnie tak zresetował, bo popatrzyłam sobie po świecie i po prostu powiedziałam, o kurczę, no Juka, chyba coś jest nie tak, tak? Mam nadzieję, że Wasz dzień był udany, a jeśli oglądacie to dopiero z rana, to życzę Wam miłego dnia, trzymam za Was kciuki, abyście spełniali swoje marzenia i robili w życiu to, co chcecie robić, nieważne, czy ludzie są z tym okej, czy ludzie się zgadzają, czy jest ciężko. Nie poddawajcie się, nigdy się nie poddawajcie, bo naprawdę życie jest pełne pięknych rzeczy do odkrycia i które ja też chcę zacząć w końcu odkrywać. Zostawcie łapkę w górę, żeby po prostu było mi, żebym była bardziej zmotywowana, bo ostatnio też mi solicie tak tymi łapkami w dół. Obiecuję, że nigdzie nie odchodzę, nikogo nie zamykam, tego kanału na pewno nie, tylko po prostu muszę oddechnąć. 2-3 dni przemyśleć, spisać i zastanowić się, czego ja tak naprawdę tutaj szukam i na czym chcę się skupić. Dawajcie w komentarzach oczywiście Wasze zdanie, co o tym myślicie, czy po prostu co o tym myślicie, tak? I widzimy się już niedługo. Pa!